Nie wiem, czy to jest dobry początek rozmowy, dlatego że z jednej strony ja oczywiście rozumiem sytuację ojca, który się martwi tym, że jego dziecko się przejmuje informacjami na jego temat. Myślę sobie, że każdy ojciec by się tym przejmował. Natomiast ja bym spojrzała szerzej, no bo jakieś jedno dziecko płaczące, rozumiem, no, to jest dla niego trudna sytuacja, oczywiście rozumiem to. Natomiast myślę, że jest wiele w Polsce dzieci, które płaczą z poważniejszych powodów i im się należy, moim zdaniem, większa uwaga. To znaczy, wie pani, no to znowu jest taka sprawa, która się nie da zamknąć jednym zdaniem, bo tak, po pierwsze, oczywiście jest tak, że domy dziecka nie powinny istnieć w takiej formie, w jakiej też ja znam zarówno z pracy z różnego rodzaju domami dziecka, jak i pamiętam kiedyś, jak byłam dziewczynką, przyjaciółka mojej mamy pracowała jako wychowawczyni w domu dziecka w okolicach Wałbrzycha i ja tam pojechałam na wakacje. Ponieważ moi rodzice doszli do wniosku, że ważne było, żebym poznała dzieci, którym jest gorzej, którym się gorzej powodzi. Ja się tam zetknęłam kompletnie nieprzygotowana na to. Naprawdę z ogromną traumą, z opowieściami, z historiami, które te dzieci opowiadały o swoich domach, o swoich rodzicach. Mnie, dziewczynki miastowej z tak zwanego dobrego domu, takie rzeczy w ogóle się w głowie nie mieściły, jak ojciec mógł, nie wiem, rozbijać dziecku butelkę na głowie, chłopiec miał, nie wiem, 16 szwów, a był w moim wieku, a ja miałam wtedy, nie wiem, tam 10 lat. Więc tego typu domy dziecka, które są przepełnione, w których wychowawcy stosują metody, które nie leżały nawet koło metod wychowawczych, bo tak bywało. Teraz na szczęście to się już zmieniło, chociaż też mamy czasem doniesienia, że niekoniecznie, bo znane są przypadki takich doniesień medialnych, że coś złego w tych domach dziecka się dzieje. Na pewno w takie miejsca nie powinny trafiać małe dzieci. Te domy dziecka powinny być zamieniane na rodzinne albo ośrodki opiekuńcze, albo na takie miejsca, które nie są domem dziecka, a są rodziną zastępczą. No ale to się u nas wszystko strasznie wolno toczy. Jest taki fantastyczny podcast RMF-u pod tytułem Piecza. Bardzo namawiam do posłuchania. To po prostu włosy stają dęba na głowie, jak przepisy utrudniają znalezienie tym dzieciom domu. Z bardzo wielu różnych stron te przepisy to utrudniają. Naprawdę polecam do posłuchania. Jak mówi pani o tym, że pary jednopłciowe nie będą, jest taki projekt, żeby pary jednopłciowe nie będą miały możliwości adoptowania dziecka, no to one tej możliwości nie mają również teraz, więc jakby to ani się niczego nikomu nie odbiera, ani niczego nikomu nie daje. Ja uważam akurat, że to jest niedobry pomysł. Uważam, że najważniejsze jest, żeby dziecko miało dom, kochający dom i zawsze w takiej sytuacji i tak rodzina musi przejść całą procedurę przygotowawczą, która trwa wiele miesięcy. Muszą być sprawdzeni na wszystkie sposoby, muszą się nauczyć współpracy z dzieckiem. No to nie jest tak, że przyjeżdża się, mówi, ja to bym dziecko chciało, mi się podoba, bo ma, nie wiem, zielone oczy i rude włosy, albo piegi i właśnie chciałbym tę dziewczynkę czy tego chłopca. To tak absolutnie, to sobie ludzie tak wyobrażają, że tak jest. Więc to jest niedobrze, że nie będzie można, że jeżeli że ten projekt, jeżeli przejdzie, to zamknie pewnie jakąś drogę, ale jakby ponieważ no nie ma możliwości, że w tej chwili, żeby pary jednopłciowe, które de facto nie mogą tego robić, bo nie ma w Polsce zgody na małżeństwa par jednopłciowych, co oczywiście powoduje, że one z punktu widzenia polskiego prawa nie są traktowane jak rodzina i tutaj całą masę znowu mamy kłód pod nogi, ale jest poważniejsza sprawa w tym wszystkim, co i tak już jest poważne. Mianowicie wyobraźmy sobie sytuację, że oto samotna kobieta chciałaby adoptować dziecko, stworzyć mu dom i rodzinę, i w tej chwili taka sytuacja jest możliwa, że samotna osoba może to zrobić, jak przejdzie te wszystkie stopnie procedury. Natomiast jeżeli ten projekt przejdzie i zacznie obowiązywać, to ona nie będzie mogła tego zrobić. Chyba że ją będą sprawdzali na wszystkie możliwe sposoby, czy przypadkiem w jej domu nie ma szczoteczki do zębów kogoś obcego i czy ten ktoś obcy nie jest również kobietą, bo jak jest kobietą, to ona już tego dziecka nie dostanie. W związku z czym tworzymy paranoję przez paranoję i to idzie w niedobrym kierunku, bo ja uważam, zresztą patrzymy na doświadczenia krajów cywilizowanych, bo kiedyś mówiłam wyżej cywilizowanych, ale teraz już mówię, że tylko cywilizowanych, bo my powoli schodzimy w tę drugą stronę, to naprawdę nie ma żadnych doniesień, no poza oczywiście jakimiś patologiami, które się też w rodzinach heteroseksualnych zdarzają, w takich tak zwanych tradycyjnych, że ktoś pobił, zabił, zgwałcił, zalał wrzątkiem, nie wiem, zalał zimną wodą, przecież ciągle słyszymy takie rzeczy. I że te dzieci są w rodzinach jednopłciowych kochane, zadbane,
fantastycznie się rozwijają, są bardziej prospołeczne, bardziej otwarte, bardziej tolerancyjne. Przede wszystkim są kochane i to jest najważniejsze. Tak mnie się przynajmniej wydaje, że to jest podstawa, że ich prawa są respektowane, że mają przyszłość. No, masa różnych ważnych rzeczy się dobrych dzieje. No, a u nas niestety nie. To znaczy, ja tutaj będę bardzo restrykcyjna i zero-jedynkowa. Pan Pawlak udaje, że pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Ja o nim nie mówię Rzecznik Praw Dziecka, ponieważ on został wybrany na tę funkcję niezgodnie z ustawą i dla mnie Rzecznikiem Praw Dziecka nie jest. Zajmuje to stanowisko i podobno coś robi. Zresztą właśnie chwilę temu wrzuciłam na Facebooka informację o nowym pomyśle, takim formatorze dla rodzin, które emigrują. I to jest informacja o tym, jak w tych krajach. Znaczy jak te kraje dbają o rozwój dziecka, szkoła, przedszkole, dodatki. No i na końcu jest taki dodatek właśnie, co powinniśmy wiedzieć. I obejrzałam kraje skandynawskie, Norwegia i dowiadujemy się, że w Polsce są inne standardy kulturowe i że w Polsce kulturowo się bije dzieci, w związku z czym może nas zaskoczyć to, że w Norwegii się tego nie robi i możemy być za to ukarani. Podobnie jest ze Szwecją. Że Szwedzi tacy zimni, zdystansowani są zdziwieni, że my tak blisko, że krzyczymy na dzieci, a w Szwecji to jest nie do pomyślenia, ale to jest dziwny kraj. Generalnie takie jest przesłanie. Więc jakby też pokazujemy Polskę jako ciemnogród i mówimy, że u nas to są normy kulturowe. Ale wracam do tego bicia. Ja prowadząc warsztaty z rodzicami, od lat, przecież pracuję w tym zawodzie 35 lat, zawsze. Albo prawie zawsze, z niewielkim może procentem, kiedy jest to zupełnie inny temat i do tego się nie odnoszę, ale no w zasadzie mogę powiedzieć, że zawsze rozmawiam o przemocy wobec dzieci. Ja jestem antyprzemocowcem, moja siostra jest psychologiem, też antyprzemocowcem. Jedną z pierwszych osób, które w ogóle o przemocy wobec dzieci jeszcze w latach 80. mówiły i pisały. Więc jakby wyssałam trochę z mlekiem matki, bo mama nauczycielka, też taki pedagog. Pytam właśnie rodziców, rozmawiamy o przemocy. Przypominam, że 10 lat temu weszła nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie. Ja wtedy też byłam w tej grupie, która w Sejmie i w Senacie przekonywała posłów i senatorów, żeby tę ustawę nowelizować, i jest zapis, że kary cielesne w Polsce są zabronione. Rozmawiam właśnie o tym z rodzicami. No i oni próbują powiedzieć, że przecież klaps to nie jest bicie. Ja mówię, dobrze, przyjmuję na moment, na naszą dyskusję, wasz punkt widzenia i chciałabym się od was dowiedzieć, to co to jest? Co to jest za czynność, ten klaps, o którym mówicie, że nie jest biciem? No i wtedy rodzice bardzo próbują, że to jest takie pacnięcie, że to jest taki bolak, że to jest takie lekkie uderzenie, takie lekkie dotknięcie, szurnięcie. Znaczy, wymyślają całą masę synonimów, które w ogóle często nie istnieją. Ja mówię, dobrze, ale co ręka dorosłego robi z ciałem dziecka? Gdzie jest kontakt? No, ale to przecież czasami trzeba, żeby zwrócić uwagę. Ja mówię, ja rozumiem, ja nie wnikam w to, czy trzeba, czy nie trzeba, na razie jeszcze o tym nie rozmawiamy. Co to jest? To jest zawsze uderzenie drugiego człowieka. Klaps to jest uderzenie drugiego człowieka. A uderzać innych ludzi nie wolno. Czy oni są mali, średni, dorośli czy starzy, bo przecież musimy też pamiętać, że musimy też rozmawiać o seniorach, bo też niektórzy mówią, że senior nie rozumie, to można mu dać klapsa. No i jak rodzice mówią, że no, trzeba zwrócić uwagę dziecka, ja mówię, znam fantastyczną metodę na zwrócenie uwagi. Można mu takiego zrobić, klasnąć przed oczami. Fantastycznie zwróci na nas swoją uwagę po prostu. Dokładnie wykona ten sam gest zdziwienia, że coś się wydarzyło. Więc przypominam jeszcze raz, absolutnie uderzanie drugiego człowieka nie jest dopuszczalne w Polsce, nie wolno tego robić. A pan Pawlak, który udzielił tego słynnego wywiadu, w którym powiedział, że on oczywiście jest przeciwko biciu dzieci, natomiast klapsy to jest co innego, to był absolutnie skandaliczny wywiad. No tak, ale wspomnienia to jest jeszcze zupełnie coś innego, tak? No bo tutaj musimy rozpatrywać to, że jako dziecko mógł nie rozumieć, no my jednak musimy sobie jakoś racjonalizować, że przecież skoro mówili nam rodzice, że nas kochają, a nas bili, to przecież nie możemy myśleć, że to bicie jest złe, bo to znaczy, żeby nas nie kochali. Tak, znaczy to zmieniałoby całą perspektywę patrzenia na własne dzieciństwo, więc on oczywiście użył bardzo pięknego słowa, estyma.
Znaczy, ten wywiad w ogóle był pełen różnych dziwnych rzeczy. Zresztą ja jestem autorką takiej petycji, która niestety okazuje się nie odniosła sukcesu, bo ja bardzo walczyłam o to, żeby ta petycja miała 100 tysięcy, żeby można było ją złożyć do Sejmu. Chociaż oczywiście Rzecznik Praw Dziecka, konstytucja jest nieruszalnym, jakby nie można go usunąć ze stanowiska, bo tak to jest wymyślone właśnie po to, żeby władza nie mogła niewygodnego sobie rzecznika wymienić na wygodnego sobie. Także ta kadencja musi minąć, ale przy całej tej aferze, awanturze i takim wzburzeniu po tym wywiadzie wtedy i po paru innych różnych jego wystąpieniach a propos tabletki zmieniające płeć w tornistrach wszystkich dzieci albo tam jeszcze, no naprawdę o ciążach nastolatek, kiedy nie ma pojęcia co mówi, tam było kilkanaście punktów tej petycji, nie zebrałam 100 tysięcy. Uważam to za osobistą porażkę. Bo mimo, że ludzie się ekscytowali, że tak, trzeba to zrobić, to w tylu milionowym kraju okazało się, że nie można zebrać 100 tysięcy ludzi, którzy uważają, że ten człowiek się nie nadaje na to stanowisko. No ale widocznie jesteśmy jak ta żaba w tej gorącej wodzie. Codziennie nam o stopień podkręcają, aż się ugotujemy i nawet tego nie zauważymy. No, co zrobić? Nie szanujemy dzieci. To znaczy, oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy, żeby było jasne. Ja mam tendencję niestety do uogólniania i mam nie to, że lubię, ale zdarza mi się często mówić, że wszyscy zawsze, co oczywiście nie jest prawdą, bo ani nie wszyscy, ani nie zawsze, ale mamy tendencję do tego, żeby nie szanować dziecka. Mnie się zdarza na wykładach tłumaczyć rodzicom, że szacunek związany z godnością, a godność mamy z urodzenia. O czym stanowią prawa dziecka, konwencja o prawach dzieci. My jesteśmy ojczyzną praw dziecka, my jesteśmy ojczyzną Korczaka przecież, no to jakby Ireny Sendlerowej. Natomiast ja nie wiem, czy to jest państwo nadopiekuńcze. Ja bym na to tak nie patrzyła. To znaczy, ja bym patrzyła na to, jak na państwo, na to kraje skandynawskie, czy nawet Amerykę, która akurat nie podpisała, jest jednym z krajów, w którym wolno niestety stosować kary cielesne. To jest czarny punkt na mapie, ale oni mają takie prawo, które mówi: najpierw zabezpieczamy dziecko, a potem dopiero zastanawiamy się i rozmawiamy z rodzicami, co jest bardzo ważne. U nas rozmowy z rodzicami toczą się tygodniami, miesiącami, a czasem i latami. Dziecko tkwi w środowisku, z którego powinno być natychmiast zabrane i zaopiekowane. No, u nas się dzieje odwrotnie, bo najważniejsza jest rodzina, a nie dziecko, bo najważniejsze jest, żeby dziecko miało mamę i tatę, nieważne czy biją, czy piją, czy dbają, czy nie dbają, czy dbają to, żeby dziecko miało kredki, zajęcia pozalekcyjne i tak dalej. Natomiast tam nie. I to nie jest kwestia tego, że państwo jest nadopiekuńcze. W Polsce też jest przecież chyba, to jest dziewiąty punkt konwencji o prawach dzieci. Nie chcę mówić teraz, czy dziewiąty, czy ósmy. W każdym razie jest to w konwencji o prawach dzieci. W tych spisanych prawach, w takim uproszczeniu, które są prezentowane dzieciom, że jeżeli rodzice nie spełniają swojej funkcji, to te funkcje musi przejąć państwo. I tu nie mówimy o państwie nadopiekuńczym, mówimy o państwie, które się opiekuje swoimi obywatelami, które to państwo traktuje swoich obywateli, niezależnie od wieku, tak samo. Ktoś jest w potrzebie, trzeba mu pomóc, po prostu i tyle. Natomiast ja często też daję takie zapytanie. Wiele lat temu była taka historia dotycząca pewnego Roma, który przyjechał do Polski ze swoją rodziną, taką dosyć szeroką, i postanowił, zgodnie z tradycją romską, ożenić się z 12-letnią dziewczynką. I oczywiście to jest w Polsce niedopuszczalne. On nie może tego zrobić, ponieważ ona jest nieletnia i to jest niezgodne z prawem. I jakby wszyscy to wtedy rozumieli, że on przywozi jakieś swoje zwyczaje, które oczywiście możemy uznawać za zwyczaje pewnej grupy, natomiast one są niedopuszczalne w kraju, do którego on przyjechał jako gość. I teraz my, jako Polacy, którzy wyssaliśmy z mlekiem rodzica, to 50% bicia dzieci, bo bez bicia się nie da wychować, jedziemy do takiej Skandynawii, gdzie nie wolno takich rzeczy robić, gdzie od dziesięcioleci dzieci są traktowane zupełnie inaczej, bardzo podmiotowo, bardzo. I uważamy, że to, co my robimy, jest okej. Nie, no, my przyjeżdżamy do kogoś i trzeba te kapcie założyć, tak? Trzeba zdjąć swoje brudne, upaprane gnojem buciory i założyć ich kapciuszki. I w tych kapciuszkach po mieszkanku się poruszać. I my wtedy nie chcemy tego zrozumieć. Mówimy, że oni mają głupie jakieś, w ogóle nie wiadomo jakie, przecież o co chodzi. No chodzi właśnie o to, że oni tak funkcjonują. I jak jedziemy do nich, to jesteśmy gośćmi, zachowujemy się tak, jak gospodarz mówi. I rozumiemy to jakby u nas, prawda? Że jak do nas przyjeżdżają, to się powinni zachować tak, jak my mówimy. No,
Tak, to jest wymyślone, żeby jednak szanować prawo gospodarza do samostanowienia i trzeba się temu podporządkować. Pamiętam kiedyś ktoś powiedział, nie pamiętam kto, że jak się zaczynały te sprawy właśnie z Norwegią, tam dosyć mocno wtedy Polacy ucierpieli w ich rozumieniu, tak? Oni nie rozumieli, że krzyczenie na dziecko i wydzieranie się i ubliżanie to jest niedobra rzecz dla dziecka. I ktoś wtedy powiedział, uważasz, że Norwegia jest złym krajem? Nie jedź tam. Po prostu. Znajdź inny kraj, który nie będzie tak restrykcyjny. Oni dbają o swoich obywateli, jak mówię, niezależnie od wieku. I mnie się to bardzo podoba. No i znowu, pani zadaje bardzo interesujące pytania. W każdym z tych pytań jest godzinna możliwość godzinnej odpowiedzi, bo to są po prostu niebywałe obszary. Więc może zacznę od tych zdjęć. To są dwie szkoły, bo jedna szkoła mówi tak, nie powinno się nadużywać wizerunku dziecka i absolutnie nie pokazywać go w sytuacjach, które mogą być dla niego w przyszłości kiedyś trudne. Jest takie zjawisko, które się nazywa sharenting, czyli takie parentingowe dzielenie się, bo to jest od parenting i od share, tak? Mówimy o sharenting, że my pokazujemy życie naszego dziecka, ono jest, jesteśmy z niego dumni, jest ono śliczne, to życie i ubranka są śliczne i wszystko. I ja już pomijam na razie jeszcze sprawę słupa ogłoszeniowego. Na razie się dzielimy radością z macierzyństwa, tak? Załóżmy, jeszcze na tym nie zarabiamy pieniędzy, tylko po prostu się cieszymy. Ale jest zjawisko, które się nazywa oversharenting, czyli taki ponad prezentowanie naszego dziecka. To są dzieci, którym się zakłada instagramowe, czy tiktokowe, czy facebookowe kiedyś profile w momencie, kiedy mamy na teście ciążowym dwie kreseczki i potem to dziecko w zasadzie żyje w sieci. I pewna pani profesor, niestety nazwiska nie pamiętam, ale ona pracuje w Łodzi na uniwersytecie. Słuchałam bardzo ciekawej audycji, wywiadu, którego ona udzieliła, i ona powiedziała bardzo interesującą rzecz, o której my często nie myślimy, że na razie mamy takie myślenie, że jak pokazujemy nasze dziecko, niezależnie czy to jest uśmiechnięte, czy zapłakane, czy jedzące, czy biegające, ale na pewno nie w sytuacjach kompromitujących, żeby było jasne. To za 20 lat takie zdjęcie może mu utrudnić zostanie prezydentem Pcimia. Och, ten Pcim, przepraszam, prezydentem jakiegoś średniej wielkości miasta w Polsce. Bo się może okazać, że te zdjęcia z jakichś tam powodów mogą go skompromitować. I ona mówi, to jest jedna droga, ale może się okazać, że jeżeli będą tacy rodzice, którzy dzisiaj powiedzą absolutnie, nasze dziecko nie istnieje w sieci, po prostu odcinamy, nie pokazujemy, nie mówimy, nic nie robimy, to za 20 lat, jak będzie chciał zostać tym prezydentem tego średniej wielkości miasteczka na Podkarpaciu, i nikt nie będzie nikt, nic mógł o nim znaleźć, to będzie sobie siedział taki headhunter, myślał, kurczę, a może go nie kochali, a może tam było coś dziwnego, to jest podejrzane, że on w ogóle nie ma żadnego śladu, że to jest w ogóle Znaczy, my jakby nie wiemy, co się wydarzy za 10 czy 20 lat, tak? Ja 15 lat temu, czy 13 lat temu robiłam program i oczywiście to nie był program w internecie, tylko to był program w telewizji, myśmy pokazywali dzieci i dzisiaj ja bym tego programu nie zrobiła absolutnie. Absolutnie nie, ponieważ myśmy 15 czy 12 lat temu byli w innym miejscu i jako społeczeństwo i media społecznościowe inaczej, nikt nie przypuszczał, no, do głowy nam nie przychodziło, że to może pójść w takim kierunku, moim zdaniem w złym kierunku, tak? A teraz wracam do tych słupów ogłoszeniowych. No, dla mnie takie zarabianie na dzieciach, znaczy ja oczywiście rozumiem, że no, każdy orze jak może, ale oglądam czasem profile insta matek czy insta rodzin czy takich miejsc, gdzie no dziecko pracuje na rodziców, znaczy ja oczywiście rozumiem, że rodzice też pracują, no bo oni wykonują tę pracę marketingową całą, ale tak naprawdę dziecko jest dobrem narodowym w tym domu i ja nie wiem, czy to jest dobrze, ja nie wiem, czy to jest dobrze, bo sobie myślę, że może jednak rodzice siebie by obwieszali tymi wszystkimi rzeczami, byłoby lepiej, ale jest to zjawisko, które jest i teraz no walka z wiatrakami to już. Znaczy, jakby agresja wśród rodziców czy matek, które robią takie rzeczy, jest tak ogromna, że bardzo trudno z nimi dyskutować, bo trudno mówić o argumentach merytorycznych. To już jest tylko wymiana emocji i wymiana ciosów. Natomiast zawsze namawiam takich rodziców, żeby się 15 razy zastanowili,
bo przychodzi taki moment w życiu dziecka, kiedy ono mówi nie chce. No, na przykład ja walczę z takim mitem, że dziecko się wychowa przy rodzinie. To nie jest tak, że dziecko się wychowa przy rodzinie. Rodzic musi się rozwijać, rodzic musi się edukować. Ja oczywiście bardzo namawiam na to, żeby ufać i wierzyć swojej intuicji, bo ona jest ważna w wychowaniu, ale intuicja bez wiedzy niewiele zrobi, dlatego że wiedza się zmienia. Wiedza o oddziaływaniach, ale też wiedza o tym, jak mózg funkcjonuje, o tym, jak pamięć funkcjonuje, o tym, jak emocje działają. Tak, ja, jak mówię, 35 lat robię w tym zawodzie i parę razy już taką woltę przez lewe ramię wykonałam, bo nagle się okazywało, że no teraz na przykład, już od wielu lat mówimy, że kary i nagrody są B, prawda? Jakby my to już wiemy jako psychologowie. Teraz próbujemy przekonać rodziców, i oni mówią: no tak, ale przez tyle lat mówiliście, że są okej. Okay. Tak, mówiliśmy, ale teraz wiemy więcej, patrzymy szerzej, rozumiemy i jakby patrzymy na dziecko, patrzymy na relacje. No dużo rzeczy się zmienia w życiu po prostu. Takim mitem jest, według mnie, bardzo szkodliwy mit, że dziecku wolno wszystko, bo nie ma żadnego człowieka, któremu wolno wszystko. Oczywiście normy, zasady, reguły i granice, które dziecko samo ustanawia swoje, ale też my pokazujemy swoje, też są bardzo ważne. Taką szkodliwą rzeczą jest myślenie, że najlepszym opiekunem dla dziecka jest tylko mama. I mimo że już młode mamy wiedzą, że ci ojcowie się przydają, oprócz tego, że spłodzą dziecko, to również są ważni w wychowaniu, to ciągle mówią: no ale to jest moje dziecko, bo ja je 8, tam 9 miesięcy nosiłam pod piersią, tak, pod sercem, i ono jest bardziej moje niż mojego męża. No nie, nie jest bardziej jej. Ona jest z nim związana być może bardziej, bo rzeczywiście nosiła. Była w ciąży przez wiele miesięcy, natomiast to jest ich wspólne dziecko i wspólnie powinni to dziecko wychowywać i o nie dbać, i mają takie samo do niego prawo. No i taką bardzo trudną rzeczą, która jest dosyć częsta ostatnio, to jest alienacja rodzicielska, czyli przemocowe zachowanie jednego z rodziców, tego, z którym dziecko zostaje po rozstaniu, zostaje pod względem adresowym w sensie. Jeżeli sąd nie odebrał drugiemu rodzicowi albo nie ograniczył praw rodzicielskich, to przypominam, że oboje rodzice mają takie same prawa i niesnaski czy kłótnie dorosłych nie powinny wpływać na to, że są rodzicami oboje i powinni ten obowiązek rodzicielski realizować wspólnie i próbować się dogadać, bo nie jest żadną winą dziecka, że przestali się kochać i że przestali się lubić i powinni pójść na terapię razem albo osobno, albo pójść do jakiegoś mediatora i ustalić plan wychowawczy, bo to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bo dzieci, niezależnie od naszych dorosłych pomysłów na nasze i ich życie, mają masę swoich problemów związanych z rozwojem, z dojrzewaniem, z rówieśnikami, z nauką, ze szkołą, z miłościami, z wyglądem fizycznym na przykład, i nie powinniśmy im dokładać. Znaczy, my musimy być odpowiedzialni, bo my bierzemy za to odpowiedzialność, tak jak ta relacja wygląda. Więc my jesteśmy. Myślę, no dużo, dużo pracy przed rodzicami. Tak jest moje zdanie. Znaczy, mnie jest w ogóle trudno o encyklikach Jana Pawła II mówić, bo jestem osobą niewierzącą w ogóle, w związku z czym dla mnie to jest taka. No, trudno mi się odnieść. Trochę się na tym znam, bo się naczytałam. Mój tata jest specjalistą od kościoła, więc jakby dyskusje o kościele, o wierze, o wartościach, jakby ja to wszystko rozumiem na poziomie poznawczym, natomiast na poziomie emocji i wiary absolutnie nie. Natomiast ja myślę sobie, że jeżeli rodzice decydują, że ich dziecku informacje o encyklikach papieskich są potrzebne, to jest okej, okay, to jakby nie ma w tym nic złego. Przecież no, jak konstytucja stanowi, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami. I nikt nie ma prawa się do tego wtrącać. Natomiast uważam, że wiedza taka ogólna, dostępna dla wszystkich dzieci, bo jakby jedni chcą tych encyklik, inni nie chcą. Natomiast jeżeli mówimy o edukacji seksualnej, to ona powinna być dla wszystkich dzieci jednakowa, niezależnie od poglądów rodziców, dlatego że to jest informacja z poziomu wiedzy i nauki, i takich obowiązkowych rzeczy związanych z tym, jak się rozwija człowiek, jak się ten człowiek rozmnaża, a potem jaką musi ponieść odpowiedzialność za to rozmnażanie.
jak się uchronić, jeżeli nie chcemy ciąży. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to wszystko za wcześnie, tak? To o tym też rozmawiajmy, że to jest jakaś odpowiedzialność związana z tym, w jakim wieku dzieci na przykład rozpoczynają. Bo powiem tak, jak jeździłam przed pandemią jeszcze do szkół i rozmawiałam z młodzieżą i na końcu spotkania mówię, dobra, to teraz proszę bardzo, liceum, jesteśmy w liceum, to o co chcielibyście mnie zapytać? Możecie zadać każde pytanie i zawsze, może nie jako pierwsze, ale w tej puli wolnych pytań padało, kiedy i co to jest i od kiedy jest wiek zgody. Od ilu lat oni mogą seks uprawiać? Oni się o to pytają, ich to interesuje. I jak ja mówiłam, że od 15, wow, od 15, tak? I to w ogóle wielka euforia i radocha. I ja pytałam ich wtedy od razu, no bo jak oni zaczęli, no to ja ciągnęłam chętnie wątek i mówię, czy rozmawiacie z rodzicami na te tematy? No chyba pani sobie, i tutaj powiem, żarty robi, tak? Z rodzicami się na takie tematy nie rozmawia. Przecież rodzice tego nie robią. Zawsze mówią nastolatki. To jest tylko dla młodych, mówią. Więc mądrzy edukatorzy seksualni, ja przez jakiś czas współpracowałam, a teraz tak bardzo luźno mam kontakt z młodymi kobietami, mężczyznami, którzy są edukatorami seksualnymi w grupie Ponton. To są świetnie wykształceni specjaliści, którzy potrafią mówić o tematach trudnych, ponieważ oszukujmy się. Rozmowa o seksie jest rozmową trudną. My byliśmy wychowani w takim kulcie tabu, że o tym się nie mówi, na to się nie patrzy, tego się nie dotyka, nie dotyka, jakby ci rączki uschną, tak? Albo nie daj Boże, penis ci uschnie. My mamy kłopot z nazewnictwem na przykład. Ja ciągle dyskutuję, czy to jest muszelka, czy to jest, co to jest w ogóle, tak? Czy to jest kapral, czy to jest penis, no jakby czujemy się zawstydzeni. Jakby, ja to rozumiem, jest jasne, tak nie powinno być. Ja bym chciała, żebyśmy o tym normalnie mogli rozmawiać. No może niekoniecznie przy Wigilii, chociaż dlaczego nie w sumie? Skoro rozmawiamy o tylu okropnych rzeczach, jak na przykład polityka przy Wigilii, to możemy równie dobrze o rozwoju psychoseksualnym rozmawiać, prawda? I dzieciom taka wiedza jest, jak to powiedziała jedna z moich rozmówczyń w pewnym wywiadzie, bo ja co piątki prowadzę takie wywiady z ciekawymi ludźmi, mówimy o edukacji seksualnej, a Antonina, która była moim gościem, mówi, mówmy o rzetelnej edukacji seksualnej, dlatego że w szkołach dzieci mają coś na kształt edukacji seksualnej, ale dowiadują się też tam czasem niestety głupot. Więc rzetelna edukacja seksualna jest bardzo, bardzo ważna. I my jako rodzice powinniśmy o to zadbać. Ja bym nawet powiedziała tak, rozmawiajmy, to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale ja bym powiedziała słuchajmy. Ja nawet wczoraj gdzieś powiedziałam coś takiego, przypominając sobie pewną rozmowę z taką nastolatką 12+. Miałam jakąś prezentację dla rodziców, ona przyszła z mamą, mama zapytała, czy ona może być na tym spotkaniu. Ja mówię, ja nie mówię niczego, czego dzieci nie mogą usłyszeć, bardzo proszę. I ta dziewczynka przyszła do mnie po tym spotkaniu, powiedziała, że bardzo jej się... Ja mówiłam o prawach i potrzebach dzieci, o realizacji praw i potrzeb dziecięcych. I ona przyszła do mnie po tym spotkaniu, powiedziała, że bardzo jej się podobało, że się dowiedziała dużo ciekawych rzeczy, ale że mam jeden błąd. Ja mówię, jak to, literówkę znalazłaś? Ona mówi, nie, to jest merytoryczny błąd. No to ja po prostu mówię, o matko, jaki merytoryczny błąd? Ona mówi, no bo tam pani na jednym slajdzie napisała, że rodzice mają słuchać dzieci. Ja mówię, no a to jest błąd? Ona mówi, no tak, dlatego że oni powinni słuchać i słyszeć. Ja mówię, okej, masz rację, rzeczywiście, to jest moje niedopatrzenie, bo oni powinni słuchać i słyszeć, co te dzieci mówią. I oczywiście dopisałam to do tego slajdu i jak miałam tę prezentację gdzieś tam później, to opowiadałam tę historię. Więc ja bym chciała, żebyśmy słyszeli nasze dzieci, żebyśmy widzieli nasze dzieci, żebyśmy robili wszystko, żeby je rozumieć, żeby im pomóc rozkwitnąć z takich fajnych dzieciaków, fajnych młodych dorosłych, i pozwolili im zapewniać im szczęśliwe życie. Jest takie przysłowie, które uwielbiam, może być puentą naszego spotkania. Wychowanie dziecka to nakarm, naucz i wypuść.